Hej, dzień dobry! No i z tej strony witam Was bardzo serdecznie. No i przychodzę do Was dzisiaj z garścią informacji odnośnie tego, co w najbliższym czasie pojawi się na kanale. No to tak, ostatnim razem, kiedy wleciał materiał związany z zakończeniem Szegunaru drugiego, była możliwość wyboru nowej serii na kanale. Zatem zdecydowanie, zdecydowanie w tym wyścigu zbrojeń odniósł Prym Medieval II. Także no nie byłbym, myślę, uczciwy, jeśli bym no tej serii nie wybrał jako nowy projekt, ale ja przychodzę do Was jeszcze z trzecią propozycją hybrydową. Otóż medieval 2 się pojawi, ale nie, 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 sam, nie samemu. Zamierzam prowadzić dwie serie równolegle. Po prostu jednego dnia będzie odcinek z Mediwala, a drugiego dnia będzie odcinek i uwaga... Z Medieval Kingdoms, czyli do modyfikacji do Attyli, od której tak naprawdę zacząłem swoją przygodę na YouTubie, bowiem Medieval Kingdoms też w komentarzach zdaje się obok Empire'a był drugą taką najbardziej wychwytywaną propozycją w ogóle. Frekwencja, kurczę, bardzo dużo komentarzy było, naprawdę. Dzięki serdeczne za info. Co byście chcieli zobaczyć, tak czy siak? No, postanowiłem, że jeszcze przed tą oficjalną aktualizacją pogramy sobie na plikach testowych, które wcale nie są zbagowane, po prostu nie ma w nich jeszcze całej zawartości, która jest jakby w planach do zakończenia update'a. Ale to już jest takie, myślę, że 90%, pozostało kilka ewentualnych poprawek. Także no myślę, że zaczniemy sobie kampanię właśnie też w Medieval Kingdoms. Swoją drogą, dzisiaj o 18.00 wleci poradnik, jak takie pliki testowe pobrać i wgrać, żeby można było na tej nowszej wersji grać. Nie jest to w ogóle trudne, ale e, myślę, że dużo osób będzie pytało, no więc nagram taki krótki poradniczek. Zatem, no, plan jest taki, że jutro o 15.00 wleci premiera Medieval Kingdoms, a w przyszłym tygodniu zacznę. Mediwala drugiego i od właśnie końca przyszłego tygodnia będzie jednego dnia odcinek z jednej gry, a drugiego z drugiej. Także w tym tygodniu też nie będzie odcinka z moda, ponieważ nie chcę tego, wiecie, powrotu do Medieval Kingdoms lekko przyćmić. Zatem. No taki jest obecnie plan na kanale też dzisiaj streama nie będzie, jakby ktoś pytał. Będzie dopiero w sobotę pod wieczór z godnika trzeciego. Dzisiaj wiecie, Ragnar streamuje, to chcę sobie wyczyliować i. I, i, I u niego troszkę poprzebywać. No więc co? No więc yy, no to by byłoby myślę, że na tyle. Raczej każdy będzie zadowolony może poza tymi, którzy. No jednak, no, god demet! Sorry ludziska. <laughs> yy, poza tymi, co głosowali na Empire. No już powiem wam szczerze, drugi raz nagrywam to, bo po raz drugi mi prze przerwał kurczę telefon. No myślałem, że już nikt nie będzie zwolnił teraz jakiś w ogóle nieznany numer, no nie wiem, nie odbieram. Może potem odzwonię, zobaczymy, ale to na 100% jakiś telemarker, bo ostatnio do mnie tak w cholerę tego tak dzwoni cholerstwa, ale mniejsza. No także to byłoby na tyle, myślę, że każdy będzie zadowolony, będzie i Medieval drugi, czyli gra, której jeszcze u mnie nie było, no i Medieval Kingdoms, czyli zacna produkcja do Attyli, którą naprawdę bardzo wychwalam. No także co, to byłoby na tyle. Eee, dzięki serdeczne za uwagę, no i... Słyszymy się jeszcze dzisiaj wieczorem, no i jutro, przypominam, zapraszam Was na początek nowej serii. Hej, hej!